Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.10.2 moda, który się nazywa Blood Magic i dodaje nam magię do naszego Minecrafta i to magię płynącą z krwi naszej postaci. Wow. Okej, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Blood Magic pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę, jesteśmy na stronie opisowej, tutaj możecie sobie zobaczyć, jak coś wygląda i tak dalej, i tak dalej. Także wszystkiego się tutaj możecie dowiedzieć. Również będziecie się mogli dowiedzieć już w samym modzie, w samym Minecrafcie, jak klikniecie na książeczkę, którą dzięki drugiemu plikowi pobierzemy. Ok, tymczasem nas interesuje oczywiście zakładka Files, zatem klikamy na nią. Jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.10.2. Jak widzicie, są tutaj już cztery pliki. Oczywiście pobieramy zawsze najświeższy, a jeżeli już będzie taki z literką R, bo to jest wersja beta, jak już będzie z literką R, no to wiadomo, wtedy najświeższy z literką R. Oczywiście klikamy tutaj na tę strzałkę, żeby pobrać. Także stąd pobieramy. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której również link będzie w opisie do filmiku. Tutaj też jest strona opisowa. Nas interesuje oczywiście zakładka Files. Zatem klikamy na nią i jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie tutaj również poszukujemy wersji Minecraft 1.10.2. Znajdujemy tutaj. Tu jest jeszcze wersja alfa, potem pewnie będzie beta i tak dalej. W każdym razie pobieramy zawsze najświeższy i najlepiej, jak już będzie z literką R, jak robak. Ok, klikamy tutaj na strzałeczkę w dół i stąd pobieramy. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz plików, które pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.10.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na wersję 1.10.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 905. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 905 i zainstalujcie Forge na wersję 1.10.2. I uwaga, w filmiku 905 ja instaluję Forge z końcówką 2006, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana w dniu, kiedy nagrywam ten filmik, ma numer końcówki 2011 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować te dwa pliki? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.10.2 i ten folder .minecraft sobie musimy gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak już mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy obydwa pobrane pliki do folderu mods. Mamy jeden, mamy drugi, są w folderze mods. Zamykamy, jest zainstalowane, uruchamiamy launcher i sprawdzamy, czy się nie kryszuje. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2011. Klikamy play i czekamy dalej, aż nam się tutaj otworzy strona z logo Mojanga. I tam popracuję sobie Forge troszeczkę, poinstaluję różnych plików i potem dopiero nam się pojawi strona startowa. Także jest już strona z logo Mojanga i Forge nam tutaj obrazowo pokazuje właśnie, jak ciężko pracuje, żeby zainstalować wszystkie potrzebne pliki do tego, żeby grać sorry, z modami. Także jeszcze momencik. I jeszcze chwilka.
Ok, mamy stronę startową, wchodzimy w moc i mamy git API i mamy Blood Magic gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. Znaczy Blood Magic dodaje nam chyba jakieś nowe rudy chyba, ale nie jestem o tym przekonana, także bo nie sprawdzałam, nie pamiętam, daje nam na pewno roślinki różne, także może najlepiej stworzyć sobie nowy świat zupełnie, żeby mieć wszystko w okolicy, w której się jeszcze nie było. Ok, wchodzimy w E jak ekwipunek. I tutaj na końcu mamy coś takiego, co się nazywa Sanguine Scientiem. To nam daje właśnie ten drugi plik. Jak to się tworzy? To się w ten sposób, przez książka, szkło i piórko. Także prosto. I jak to stworzymy, to wtedy mamy książkę po kolei. Wszystko jest, jak tutaj używać i tak dalej, te wszystkie rzeczy. Tu autor na początku pisze, że to jest jeszcze w trakcie tworzenia, także nie wszystko jeszcze jest tutaj zobrazowane, ale wszystko już jest opisane, także jeżeli jak będą jakieś aktualizacje tego moda, to na pewno tutaj będzie coraz więcej obrazków, bo tutaj jak widzicie są obrazki, a już potem są tylko opisy i nie zawsze właśnie te obrazki są. Także tutaj stąd się dowiecie, co i jak trzeba zrobić. Ja pamiętam, że najpierw trzeba stworzyć... Ej, nie to, nacisnęłam. Ej, jak ekwipunek. No tutaj, jak widzicie, jest mnóstwo różnych itemów. I pamiętam, że najpierw trzeba stworzyć ołtarz. Ołtarz, tu jest Blood Altar. Jego się tworzy w ten sposób, że kamień, piec, sztabki żelaza i demonic will, czyli wola demona, i ją się ze stworów, po zabiciu stworów ją się dostaje. Tak. With a sentient weapon or by... No nie wiem, w czasie zabicia stworów się ją dostaje, także nie jest to takie znowu prościutkie do zbudowania, bo dopóki tego nie będziemy mieć, to nie zbudujemy tego blood altara. No oczywiście ja sobie tutaj wezmę. Ok. I jak się go postawi, to się nic nie dzieje. Teraz musimy sobie tutaj upuścić naszej krwi, a żeby upuścić sobie krwi, to musimy mieć taki nóż. O, taki Sacrifical Dagger. Jego się robi w ten sposób, że szkło, złoto i żelazo. I jak go się zrobi, to trzymając w klikając prawym przyciskiem, upuszczamy sobie krwi. Jak widzicie, serduszka nam tutaj nikną. Oj, żebym nie umarła. No i teraz musimy sobie tutaj wrzucić diamencik. Także też trzeba się najpierw wybrać i ten diament możemy sobie tutaj, o, i on ma nam się zamienić, tylko nie wiem, czy nie mam tam za mało krwi. On nam ma się zamienić, upuścimy sobie jeszcze troszkę. I czekamy, aż on nam się tutaj zamieni. I co dalej, to już nie pamiętam, także te osoby, które chcą mieć tego moda, na pewno sobie znajdą informacje, co dalej się z tym robi. Ten ołtarz się ulepsza do trzeciego bodajże poziomu. I tam można różne rzeczy sobie robić. Tutaj są runy i takie różne inne rzeczy. Także polecam, jakieś tam filmiki sobie znajdźcie. Nawet ja część coś tam robiłam, ale no nie pamiętam. Także sorry. O, zrobiło nam się takie coś. I to
ta nam przechowuje naszą krew. W tej chwili jest to nieprzypisane, ale jak tylko raz użyję, czyli kliknę prawym przyciskiem, trzymając to w łapce, pobierze mi trochę krwi i teraz dopisało do mnie to, że ja jestem właścicielem. Także jak widzicie, mod działa. Wszystkiego się dowiecie z tej książeczki, z filmików różnych. Dużo jest filmików na ten temat. Także ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa pa! Hello.